Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie. Tak, trzy pisma prezydenta miasta Krakowa dotyczą decyzji pozwalającej na usunięcie drzewi krzewno drzewi w Płócięciu Dniowej Podwórze, podwórze razem w sumie z koszykiem drzewa. Wydział Ochrony Środowiska stwierdził, że wspomniane drzewa kartują się do usunięcia z uwagi na umarcie stworzone zagrożenia przeciwstawne imienia związane do zagrożenia stanem fitosanitarnym, że usunęły się blisko obiektu budowlanego. To też dało się zostały usunięte. Leży wybrana zgodnie. Wszystkie zwolnienia zostały wydane po warunku, że są nowe, nowymi nastawieniami do ozdoby do 30 rocznicy roku i do 30 roku. Oczywiście wydałem to na pracy, dwa tygodnie przyszedł na zadanie zgłosić to w udziale Działka Środowiska, żeby to kontrolować. Następne dwa pisma, również od prezydenta miasta Krakowa, dotyczą niezezwalającej na usunięcie drzew na terenie miejscami spółdzielni podwórzy razem jest 61 drzew. Wydział Ochrony Środowiska również się to odniósł. Wnioskuje, że z uwagi na brak zagrożenia ceny gatunek oraz ochroną żywotność też właśnie nie kwalifikują do obecnego usunięcia. Tam, że zostało ochronione w sumie 61 sztuk. I tutaj oczywiście ja przygotuję taką bazę nasadzeń zastępczych na ten 15 w uzgodnieniu z GIT-em. Dlatego, że te próby nasadzenia odbywają się właśnie na samym terenach, może w innym miejscach. Będą jakieś nasadzenia inne, a później drogę będziemy na farze, po której po prostu będziemy opierować wspominane wnioski. W związku z tym zostało przez zarządzenie spisane pismo do placówek oświatowych, żeby placówki dzisiaj wypowiedziały na ten temat. Tu dostaliśmy w sumie tylko na razie dwie wypowiedzi. Przysłałem w 27. Natomiast chodzi o przedszkole W momencie, jakbyśmy się zwrócili do Wydziału Ochrony Środowiska, żeby nas informowano o tych decyzjach podejmowanych w sprawie wycinki, to się okazuje, że tych wycinek na terenie naszej dzielnicy jest multum. Naprawdę bardzo wiele rzeczy przeznaczonych do wycięcia, o czym w ogóle jeszcze się nie wie, gdzie jest. Następnym krokiem właśnie Komisji Zieleni było to, żeby uzyskać rekompensacyjne nasadzenie, tak? Żeby nie trzeba było myśleć, którzy dostali zgodę na wycięcie, nie płacili odszkodowania czy coś, to żeby nie zobowiązali, dlatego żeby po prostu przeznaczyć sadzonki, a my stworzymy miejsca, gdzie nasadzić. I nawet wysłaliśmy, Lewin wysłał pismo do pracowników oświatowych. No, większość nich się jak gdyby nie widzi potrzeby, żeby nasadzać na swoim terenie, bo po prostu jest wystarczająco wysiedleń. No, ale dwie placówki prosiły, żeby spokojnie coś się przeznaczyć, tak? Tak, tam przewodniczący powiedział, że do szkoły są tam mieszkały na Gwiazdkach Nowych, bo jest na tym przy i proszę Państwa, w związku z tym myśmy bardzo prosili tutaj, Pani Komisji, żeby się Państwo jako radni w swoich okręgach zastanowili się, gdzie Waszym zdaniem są jakieś takie potrzeby, żeby nasadzić właśnie czy krzewy, czy drzewa rekompensacyjne. My po prostu w Zikicie sprawdzimy, czy ten teren jak gdyby jest gminny, żeby można było jak gdyby tą politykę Komisji Zieleni prowadzić w dalszym ciągu. Na przykład przy ulicy Niebieskiej na Pętli, przy ulicy Niebieskiej, na Piaskach Wielkich, jest szansa, żeby po prostu nasadzić tam przy tych ławkach, czy krzewy, czy drzewa, żeby te ławki były cienne. To nawet w takich mieszkańcach Piaskiej Wielkiej. Jeżeli Państwo wiecie, że w Waszej okolicy, w Waszym okręgu są takie miejsca, które Waszym zdaniem wymagały nasadzeń dla tworzyw, to bardzo byśmy prosili o pole na rękę, w informacji do Komisji Zdrowia. Jeżeli nie ma do Komisji Zieleni, tak?
Szanowni Państwo, a propos okręgów, które przedstawiłem, mianowicie jak Państwo chyba już wiecie, głównym, może można powiedzieć, ciągiem komunikacyjnym w moim okręgu jest ulica Estońska i dalej Trybuny Ludów. I tam właśnie przy ulicy Estońskiej, poniżej przedszkola zostało wycięte kilkadziesiąt drzew na terenie Parku Rutackiego, bo tam byłego Parku Podworskiego, tej części, która nie została wykupiona, i powstają tam nowe domy. No jest to tragiczna wiadomość, ponieważ tak naprawdę to, co pani przewodnicząca swego czasu mówiła, że ulica Estońska od ulicy Malborskiej miała być ulicą parkową, no to już jest fikcja, bo po prawej stronie powstają osiedle domów wielorodzinnych. Bądź wielorodzinnych, ciężko powiedzieć, bo należy na fundamenty. Ja, proszę Państwa, przed rokiem mówiłem do pana przewodniczącego Kośmidra, dzwoniłem specjalnie do niego i mówiłem: panie przewodniczący, pan ma świadomość, że miasto kupuje tylko część działek, a druga część nie wchodzi w skład Parku Rutackiego. Natomiast powiedział, że ja się mylę, ponieważ jedna część działki zostaje kupiona, a reszta są grunty na wymianę. Czyli w ogóle nie był świadomy, jako przewodniczący Rady Miasta Krakowa, co kupuje. Że to wcale nie kupuje Parku Rutackiego, tylko jakąś tam część. Druga rzecz, proszę Państwa, no co się dzieje z tym domem, który tam był? Przecież to kiedyś miało jakąś wartość, nie wiadomo dlaczego 2 miliony, według mnie było 10-krotnie przeszacowana wartość tego domu, teraz spadła do 1,20 może. Czy tam często są okna otwarte? Byłem w Zikicie, pytam się, co się tam dzieje z tym domem? Pani kierownik Kowalińska powiedziała mi, że teraz, po roku, są przepisywane liczniki i tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, jak to dalej będzie. No to jak mienie publiczne zostaje niszczone i jak to wygląda tam, no to się serce kraje. Na tej komisji, na tym spotkaniu, o którym mówię, na Estońskiej, przy okazji tych zalewów, pytam się tych inspektorów oddzieleni, co powiedzą na to, że te drzewa są złamane, zwalone i mogą być za chwilę jakieś tam nieszczęście. Oni mówią, no będą to być może na wiosnę robić, jak Rada Dzielnicy pomoże, będzie jakaś inwentaryzacja. Tylko że pan dyrektor Olewicz już mi rok temu mówił, że będzie inwentaryzacja, więc ja nie wiem, jak te służby miejskie na czele z IKIT-em działają. No i to, jak wygląda teraz ta okolica, no to jest po prostu no, obraz nędzy i rozpaczy. To wszystko wiem. Proszę, ja już panu przewodniczącemu Sarnickiemu odpowiadałem kilkakrotnie na temat tego, jakie były założenia, jeśli chodzi o walkę o Park Tucharski, a jakie jest osiągnięcie naszych działań. I pan też się albo nie słucha, albo lubi wracać na ten do tego samego. Ze względu na to, że miasto mogło kupić te tereny od prywatnych właścicieli, którzy do prywatnych właścicieli zgodzili się je sprzedać w nich, prawda? Czyli patrzę od pana strony, gdzie pan sobie tam mieszka na Estońskiej, po lewej stronie państwo Bemowie się zgodzili pójść z gminą na tą zamianę działań. Po prawej stronie prywatni właściciele się na to nie zgodzili. To jest teren prywatny poniżej przedszkola. Więc proszę pana, jest jasna sprawa, że po prostu nie można siłą zająć po prostu coś, co nam się wydaje parkiem duchańskim, jeżeli to jest wbrew tak prywatnym. To jest pierwsza część. Druga część, jeżeli pan by śledził po prostu nawet informacje, które są, nie wiem, wszystkim tym, którzy kibicują Parkowi Tucharskiemu znane, to po prostu udało się zdobyć, będzie wsiadło głosowanie na tym 2 miliony 100 tysięcy złotych na to, żeby Park Tucharski był kontynuowany w budżecie miasta. Więc jak gdyby to nie jest tak, że tutaj się nic nie dzieje, nic się nie robi, bo pan mówi takim stronem żalu i pretensji, nieuzasadniony, bo jest członkiem tej Rady Dzielnicy, ponieważ my jako dzielnica cały czas ten park walczymy poprzez nawet to, żeśmy przyznali tam środki na plan Parku Tucharskiego, prawda? Zadań powierzonych w Komisji Zielenej. Coś takiego poszło. Więc to wszystko step by step jest realizowane. Więc jak gdyby pan się powinno tylko przyłączyć, pan powinien pytać, a nie na zasadzie, że pan wyzwania sobie do jednego, drugiego dyrektora i to miał interwencji, że ja nawet czy tam inni rady z Komisji Zieleni czy zarządu o tym nie wiemy, to powinno być wspólne zadanie uzgodnione. Ponieważ stanowimy tutaj zespół, jako Rada Dzielnica, jako Radni Dzielnicy, a pan sobie jakieś salowe takie akcje robi, interwencyjne, po prostu reakcje niezadowolenie, oburzenie, tak? Oburzenie, podczas gdy wydaje mi się, że nie powinniśmy być oburzeni. Ponieważ na to, co mogło się zdarzyć z tym parkiem, bo to mogło wszystko pójść pod zabudowę, pod wycinkę, to wydaje mi się, że nie jest zła sytuacja. Tyle panu, że to pan odpowiedział. Mam nadzieję, że pan sobie zapamięta, co ja panu odpowiedziałem. Więc, no cóż,
pozostaje mi się nie zgodzić ze wszystkim, co pan radny Kajdański do mnie powiedział. Po pierwsze, tutaj mi kolega mówił, chyba pan też był wtedy na odbiorze tej właśnie cembrowiny, która biegnie. Mieszkaniec, właściciel tego terenu, gdzie jest ten staw, bardzo chętnie by sprzedał miasto, ale nikt się nie zwrócił do niego o sprzedanie. Natomiast jeżeli chodzi o ten teren, gdzie powstają te wille, przez szereg miesięcy wisiała kartka z telefonem, że teren jest na sprzedaż, więc nie jest prawdą, że właściciele nie chcieli sprzedać. Po prostu ze strony miasta nie było żadnego zainteresowania. To tak a propos, to jest pierwsza rzecz. Następna rzecz, trudno, żebym interweniował w sprawie terenu, który znajduje się w tym okręgu, z którego startowałem. Na tyle mi jeszcze starczy odpowiedzialności, że nigdy tego nie zaniechał. Jeżeli coś się dzieje na terenie okręgu, z którego startujemy, wydaje mi się, że każdego z radnych jest obowiązkiem. I to nie są żadne, co pan mi tutaj zarzuca, jakieś tam działania sprzeczne czy wbrew. Ja najpierw mówiłem tutaj na przykład o tym, że uważam, że teren ten, który jest opuszczony i zagraża bezpieczeństwu, powinien być ogrodzony. Powiedziałem to na sesji, po czym złożyłem pismo u pana dyrektora Olewicza, prawda? Kiedy widzę, że drzewa lada chwila mogą konary spaść na lice estońską, gdzie idą tam dzieci do szkoły, do przedszkola. Powiedziałem o tym na sesji, po czym złożyłem pismo w tej sprawie i dostałem odpowiedź, że ma być to przycinane. Kiedy widzę, że zalewany jest ten teren przez wodę deszczową z terenu spółdzielczy, informuję o tym ZIKI. Więc ja nie wiem, dlaczego, jeżeli ja robię coś dobrze dla mieszkańców, dla dobra publicznego, są stawiane mi zarzuty. Proszę. Panie przewodniczący, to jest wymiana zdań między panem, a ja tylko mówię, że te zarzuty, które są w stosunku do mnie, są nieprawdziwe i obraźliwe. No i to chciałem się. Nie ja to stawiam. No nie, ale zwracam się do pana, bo pan prowadzi obrady, no i pan przewodniczący. Ja nie odpowiadam za to, co mówił pan Sarnecki do pana Kajdańskiego i odwrotnie. Ja tego nie twierdzę. Pan przewodniczący. Wydaje mi się, że tutaj panowie mówią o różnych sprawach. Ja akurat nie jestem do edukacji, ale pan Kajdański wyraźnie powiedział o terenach poniżej przedszkola. Te tereny ludzie nie chcą sprzedać, panie Sarnecki. Już teraz nie. Nie. Ale była karta, ja tam byłem, w delegacji byłem, tam są, ci ludzie mają plany na budowę domu jednorodzinnych. Nie chcą tego. Tak, z jednej strony. Natomiast tam dalej ma pan może rację, ale tutaj pan Kajdański mówił o innych terenach. Ja o tych samych. Dobrze, nie wiem, czy w tym punkcie jeszcze ktoś z państwa. Pan przewodniczący wyczerpał. Dobrze, to nie.